Cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym niesamowitym odcinku z Minecraft Ferai na naszym kanale. Jesteśmy oczywiście w naszym domku, mamy bardzo dużo diamentów, za chwilę może opowiem skąd właściwie biorę tyle diamentów na Ferainie, co? Przede wszystkim chcę Wam opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest dzień, kiedy w moim oficjalnym sklepie z koszulkami pojawia się nowy wzór z tej Ferainy, limitowana edycja. Ferajna, Team Bambus. Bambus Team, słuchajcie, niesamowity, kolorowy, przepiękny wzorek, już dostępny, koszuleczki, bluzy, wszystko co chcecie w linku w opisie w sklepie, bardzo serdecznie zapraszam, zajrzyj tam koniecznie i napisz w komentarzu hashtag Bambus Team, ok? Dzięki wielkie, łapka w górę musi być, A my, słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego odcinka i tematu, którym będzie, słuchajcie, wielka kradzież. Dzisiaj będziemy musieli zrobić wielki przekręt, ponieważ nie wiem, czy wiecie, o, jest z nami też Koshi. Koshi, ty chcesz się przedstawić? Ty jesteś? Koshi, słuchajcie, poszedł się umyć, więc tego teraz jeszcze nie ma. Ale ogólnie te diamenty, trzeba powiedzieć, że są od Koshiego. Koshi został moim oficjalnym sponsorem na Minecraft Ferajna, więc możecie go subskrybować, macie linczek również w opisie, tam pod koszulkami i tak dalej. Cóż, Koshi? Wszystko dobrze? Halo! Koshi, bo takie dziwne dźwięki wydawałeś. Przepraszam, to moje auto. A, spoko, zdarza się. Słuchaj, Koshi, dzisiaj będziemy robili wielki przekręt, bo nie wiem, czy słyszałeś o wielkim przekręcie SKKF-a. Jeden Diaxian Sub. Tak, to prawda, to jeden Diaxian Sub. Prawda. Stary, podejdziesz na chwilę? No, co jest grane? Tu mam, o, jeden Diax, jeden Sub. Aha, tak, to jakby dostałem 31 Diaxów od Koshiego, więc 30 subów do Koshiego, subskrybujcie Koshiego, oczywiście. Subskrybujcie też ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Koshi, powiedz mi, czy ty słyszałeś, odpowiedz na pytanie, wielki przekręt SKKF-a? Co on robi takiego? Przecież on nawet odcinków nie nagrywa. Właśnie stary nagrał odcinek, nie wiem czego wstawił już, ale nagraliśmy odcinek i słuchaj, tam się dowiedziałem o tym, że SKF zrobił wielki przekręt. Widzisz coś podejrzanego w tym stoliku? To jest stolik do kawy. Chodź, gdzie są wieśniaki? Oni też zasługują na życie, to jest... No właśnie. No właśnie, to jest dziwne, nie jak to zrobić te tabliczki brzozowe. Mi się wydaje, że to brzmi jak Enzy jego robota, bo Enzy jest takim obrońcą spraw wieśniaków. Chodź stary, zobacz. Czy widzisz coś podejrzanego w tym domku? Cokolwiek. Jakby, no... czy coś się rzuca w oczy? Bo to jest jedzenie. Nie ma okien. To rzeczywiście, to jest rzeczywiście podejrzane. Ale słuchaj, w tej jadalni, to nie jest tylko jadalnie. O, widzisz to typa? Co tu jest? On wszystko sprzedał. On sprzedał ich. Słuchaj, tu są wieśniaki pod spodem, jak się tu wejdzie. Jak to jeden tylko tu nie, jest? Nie, ale weź do środka, weź do środka. A teraz spróbuj wyjść, stary. Patrz, jesteś uwięziony. O nie! Ratunku! Nie, spokojnie, weźmy do środka, weźmy do środka. Chodź, stary, chodź. Byczku. Zobaczysz, stary, na dole. Tych wieśniaków jest tu dużo więcej. SKKF zrobił naprawdę wielki przekręt. Ukradł ziemniaków, znaczy wieśniaków z wioski i ich tu zamknął. Ale to... czekaj, to przecież twoja baza jest, to jak... Jakby, jak moja wiem. Baza? To nie jest moja baza, to jest SKKF-a. Co? No co? To nie jest moje. To jest dom SKKF-a? To jest dom... Stary, ten wieśniak... A, dobra. Tak, to jest dom SKKF-a, to nie jest mój domek. To jest twój dom, stary. Od kiedy mój dom? No przecież ty masz taki sam dom. Nie, ja mam tutaj, stary, moją piwnicę. To jest obok. A, to jest twój dom. To jest inna piwnica, stary. Słuchaj, Koshi, ty mi przed odcinkiem, ja się spytałem kontrolnie, czy ty wiesz, jak transportować ziemniaki, czy wieśniaki, nie czemu ziemniaki, a, dlatego, że robię auto... Ziemniaki w armatach trzeba transportować. Możliwe, słuchaj, Koshi, nie czy ty widziałeś, ale mam u siebie automatyczną przepalarkę i teraz pracuję nad automatyczną farmą ziemniaków, w której chciałbym, żeby ziemniaki się same, wiesz, przepalały od razu, nie tylko zbierały. O, czyli czekaj, z tego co jakby mogę wykminić, no to chcesz po prostu przetransportować wieśniaków od SKKF-a do ciebie. Tak, bo możliwe, że to będzie lepszy sposób na ulepszenie mojej farmy ziemniaków. Tak, dokładnie. No to czy... nie wiem, musimy ich doprowadzić tutaj. Stary, przecież mam smycz, możemy na smycz. Na smycz można? Chyba nie tak. Gadaj, pokaż. Chodźmy do mnie. Zobaczymy, a na pewno będziemy musieli zrobić tunel, stary, wiesz? Więc jak ktoś nie wychodzi na dwór, nie wychodzi na dwór, tylko możesz iść tędy. I no. Tutaj masz tunel, który prowadzi do tego tunelu. O, ale o, to a, bo ty masz tunel do mnie zrobić jeszcze. No dobra, stary, to w przyszłości. To wiesz co, tak, zróbmy tak, że... A, dobra, okej, okay, to pójdziemy do ciebie i za chwilę pójdziemy do wieśniaków, zobaczymy, czy możemy ich w ten sposób transportować. Dobra, ale to by było ale pamiętaj, że jeden Diax, jeden Sub, proszę. Dobra, okej, okay, to jeszcze raz wspomnę, subskrybujcie go, jego ludzie, to dzięki niemu jestem bogaty na Ferajnie, to dzięki niemu mogę dawać inne diamenty i inni też mogą być bogaci. Tak, jesteś moim sponsorem. Jesteś sponsorem partii Bambus. Ty ją finansujesz, Koshi. Ty jesteś. I czekaj, bo ja miałem być jeszcze chyba na stacji benzynowej pracować i parówki sprzedawać, nie? O tym nie słyszałem. Skąd ten pomysł?
No nie wiem, no partia bombus miała mieć stację benzynową. Tak, to nie słyszałem. Słuchaj, gdzieś tutaj ci dałem emeraldy kiedyś. Mam nadzieję, że je znalazłeś. Są w skrzynce. Okej, dobra. Też emeraldy masz. Nie, twoje emeraldy, nie, ja ci dałem. Nie, proszę, weź je. Posoruj. Nie, muszę wyjść stąd, nie chcę emeraldów. Te emeraldy jeszcze. Chociaż tutaj będziemy z wieśniakami handlować, to możesz wziąć z sobą, stary. Będziemy handlować z wieśniakami, zobaczymy, co nam oni sprzedadzą, może coś fajnego. Dobra. Masz lapis? Lapis? A, mam lapis. Znaczy nie przy sobie, nie, no, mam. Nie, stary, ja też mam lapis. Słuchaj, mam 400 takich bloków lapisu. Stary, ty czemu tak się chwalisz? W sensie, bardzo fajnie, ale jakby ja wiem, stary, jesteś bardzo bogaty na Feranie. Każdy to może wie. Może byś chciał jeszcze 4 bloki złota, co? 4 bloki złota, wiesz co, na razie dziękuję, Koshi. Ale mogę ci się zdjęcić miksturkami, mam miksturki, gdybyś chciał kiedyś. Dobra, ale nie rzucaj we mnie, bo ja zginę. Nie, spoko, nic złego ci nie rzucę. Pamiętaj, że jestem krokodylem i jedyne, co wiem, to jest trawa. Okej, dobra, będę pamiętać, krokodyl, jedną trawę. Musimy pamiętać, żeby zrobić tunel w tamtą stronę. W tamtą stronę się przekopiemy, to dokopiemy się do mnie do domku, okej. Liderek, gdzie jesteś? Ja jestem w tym miejscu, gdzie jest wielki przegręt z KKF-a. Jak chcesz, co, łóżka jakieś? Zgubiłem się. To stary, spoko, chodź po prostu do SKF-a. To o, widzę cię, widzę cię. Tam, gdzie myślałeś, że jest mój domek. Okej, czekaj, bo tutaj dokopałem się na zewnątrz. To nie tylko to, co chciałem, ale w sumie... Aha, to tak się dokopałem. Słuchaj, mam kolejne prezenty dla ciebie, dealerek. Wiesz co, stary, spokojnie, zaraz... Co, za jakieś święta? Czy mam pewnych wpłynek, koszt? To może jak będziemy u mnie w domku, to... Dealerek, nie, weź to. Święta. Ale co? Zobacz, fajny kill-off. Stary, ja mam fajny kill-off. A to jest fajniejszy. Silk Touch, okej, dobra, nie pogardzę. No możesz teraz trawę, stary, kosić. Dobra, dzięki wielkie, to ja teraz będę dużo czymś, stary, kosić, bo ja, jak Wiesiek, będę wiele rzeczy potrzebować do wykopania Silk Touch w sumie, więc dziękuję bardzo, Kosi. I musimy robić tutaj troszkę na lewo, stary, coś, stary, na lewo bardziej. Bo tak to się dokupujemy tutaj i to nam nie posłuży aż tak za bardzo. Tak mi się wydaje. Przepraszam, SKKF, że zniszczyłem twoją bazę. Ale, nie jestem SKKF-em jak coś, pamiętaj, bo to nie wiem, czy nas mylisz. Jest duża różnica, ja jestem dealerkiem i ja zrobiłem frajnę. SKKF jest żółtym sporem. SKKF jest SKKF-em i on zrobił masakrę. Jest różnica. SKKF to SKKF masakra. Wafelek, to słodki wafelek. Słuchaj, to dla ciebie. Ale czemu mi to dajesz, Koshi? Tu masz jeszcze diamenciorki, różyczkę dla ciebie. Różyczki, dziękuję. Ogólnie tutaj jest jakiś... ale ja mam tekstowy hełm, Koshi. No nie chcesz, nie. No dobra, to nie. Już chciałem wziąć, ale spoko. To weź. No to daj. Ale czemu mi dajesz tyle itemków? Czy jestem coś ci winien za to? Co jest grane? Nie, stary. Liczę, że dostanę przytulasa od ciebie. Nie. No nie tak miałem wziąć sponsoring. Myślę, że subskrypcje. No subskrypcja właśnie, tak. A, to widzę, że możecie przytulić suba Koshiemu. O, tak się I gdzie ty się kopiesz teraz? W kierunku mojego domku, to chyba dobrze się kopiesz? Skąd ty wiesz, stary, gdzie jest twój dom? No, bo ty jesteś kretem na ferajnie, ty chyba wiesz najlepiej. Ja jestem kretem na ferajnie? No a czy ty wychodzisz na powierzchnię w ogóle? Dobrze się kopię. Stary, to jeże są kretami. Jeże są kretami, a ty jesteś w partii jeży? Nie jesteś w partii Bambus? Nie. Okej, a jeżeli teoretycznie bym ci wysłał koszulkę Team Bambus, żebyś ją nosił? No oczywiście, na live'ach. A proszę, dobra, no to ci podeślę, Kuba. Stary? Dobra, czekaj. Proszę, jesteśmy dokopani gdzieś. Ja chciałem zrobić swoją partię też, ale już nie ma wyborów i nie wiem, czy mogę. Ale kiedyś będą wybory, to wtedy możesz zrobić może lepiej, co? Bo ja chciałem zrobić partię Bananowy Sok. Bananowy Sok to bardzo raparty, brzmi rzeczywiście dobrze. A czemu będziemy chcesz być w koalicji z Bambusem? To będzie kooperacja z Bambusem, stary. No dobra, okej, spoko, no to dogadamy się jakoś. Nie wiedziałeś, że jest sok z bambusa i z banana i wtedy to jest najlepszy smak? Nie słyszałem o takich soczkach, ale brzmią dobrze, z bambusa sok. A, rzeczywiście sok z bambusa, tak, sorry. Słyszałem, zapomniałem totalnie po prostu. Ej, tu jest drewno jakieś. Może tu jest drewno, czy to jest jakiś mój dach od czegoś? Tak, to jest mój dach, stary, okej. Musimy tu przetransportować te wieśniaki, to jest tunel, który prowadzi z piwnicy SKF-a. Ale one nie zginą? Czemu miałby zginąć? Nie wiem. Ale to czekaj, pochodnie trzeba postawić. Tak, totalnie, więc jakbyś mógł pochodnie, bo już się skończyły. Ja to tylko poszerzę. I albo zrobimy to, stary, za pomocą lasso, tak jak powiedziałeś, że może się to uda, albo zrobimy to za pomocą torów, czyli klasycznie. Ja to tylko poszerzę, żeby było łatwiej. Zarzucić lasso. Nie da się! Nie da się? Nie da się. Wow. Dobra, nie martw się, ja mam 32 tory, to już jest coś. Więc zrobimy po prostu kolejkę ze sklepa domku do mojego. Słuchaj, gdzie one są? Mam pięć staków żelaza. Pięć staków żelaza? Pięć staków! Skąd ty masz pięć staków żelaza, byku? Jak to możliwe? Mańka
karty dla ciebie. Słuchaj, proszę bardzo. Wow, jeden byczku. To można postawić wagoniki. Ja tu staram na razie pokopię chwilkę. Okej, okay. I będę robić dalej tory. Okej, okay. Okay. Ej, to w sumie fajnie. Drogi śledzie, koszy jedzie. To wieśniaki jadą, a nie koszy. Nie, to ja jadę. A, to wieśniaki mają jednak na przyszłość. Czy masz więcej torów? To możemy od razu zrobić taką kolejkę. Żeby... O, przepraszam. No śledzie, ojej, trochę cię przypchałem, no dobra, ale to nie dla ciebie są wagoniki koszy, z całym szacunkiem. Ale ja chciałem się pobawić. A, no dobra, to przepraszam, że ci zepsułem zabawę. Słuchaj, widzę, że ten jest chętny do handlu. Możemy zobaczyć, co on ma do zaoferowania. Czekaj, chcę zobaczyć, co pokaż. Słuchaj, on ma chleb do zaoferowania. Specjalnie dla ciebie. Całkiem dużo chleba, czyli to wezmę sobie. 6 chlebków. Proszę, masz emeralda, proszę. Ależ mam, ja miałem emeralda, stary. Mam już 6 chlebków, bardzo dobrze. 8 chlebków. Proszę, to emerald dla ciebie. Ale już pohandlowałem z nim, po co? Słuchaj, Karol, proszę, to emerald, jeszcze jeden dla ciebie. Ale czemu? Mam jeszcze jeden emerald dla ciebie. Czy to z nim zahandluję? Zobaczymy, co wypadnie z niego teraz. Okej, okay, więc czekam chwilę. Ej, nie zabijaj go! No, czemu go chciałeś zabić? Mnie wkurzył. Ale czym cię wkurzył? Bo on nie chce rozmawiać ze mną. No bo gada ze mną, nie może gadać ze wszystkimi naraz. To może stary jeszcze dać mu emerald i chlebek wziąć, jak chcesz. To emeralda pomoże. No, ale on już mnie nie lubi. Jak się nie lubi? Nie chce z tobą gadać? Ej, czekaj, bo on będzie miał inne oferty teraz. No właśnie wiem, o to mi chodzi, chcę zobaczyć, jakie inne oferty będzie miał. Ale on nie chce jakoś handlować chyba. Dlaczego nie chce? Jak to nie chce? A, bo przekreślony jest emerald i on nie chce. A, trzeba było poczekać albo coś innego zrobić z nim, po prostu, rozumiem. A tak, może ja go uderzyłem po prostu, to dlatego. Już mnie nie lubi. Nie, to raczej nie to, one lubią tak. Słuchaj, stary, torów mamy aż za dużo. No właśnie wiem, bo jest noc. To spoko, to do rana, stary, zrobimy tutaj te tory do końca, popatrz. Teraz wystarczy to, czy masz minecarty, mówiłeś jakieś? Tam był jeden minecart. O, Kosi, wieśniaczek też śpi. Jak słodko. Kosi, mieliśmy robić tory. I w ogóle, wielki przegląd dealerka chciałem zrobić. Halo, gdzie jesteś? No stary, kradniemy wieśniaki, to jest nasza akcja. A, dobra. Znaczy nie chcę wszystkich urwać wieśniaków, po prostu chcę pożyczyć kilka, żeby było jasne. Po prostu no, potrzebuję jakieś wieśniaki. No, farmerów po prostu wziąć. No, bo chcę, żeby się rozmnożyli, chcę, żeby mi farmę robili, chcę, żeby być grzeczni i przydatni. Dobra, chodź, Kosi, musimy ich przetransportować. Bo ja rozwalam łóżko. Jak takie ziomka wpakować do wagoniko? Trzeba... Słyszysz to? No właśnie, słyszę, chyba oni się rozmnażają. Co to za przebranie? A, to jest... LOL, to jest chyba... Jest baba. To jest z biblioteki. Dobra, czekaj. Nie, to jest babo po prostu. Tak, to tak działa? Okej, okay, cześć. O nie! No kurde, cześć! No one spokojnie zamykają drzwi ciągle. Czekaj, bo musimy jakoś ich wpakować do wagoników. Jak ich wpakować, Kosi? Oni chcą wagonika. Trzeba ich kopnąć. Nie, trzeba kopnąć. Oni muszą jakoś... Trzeba ich przepchać, mi się wydaje. Dobra, chodź. Nie, Kosi, wagonik! O, tu masz dwa wagoniki. No, dwa wagoniki są. Dobra, ale to jest ciężkie, bo oni mają te drzwi, oni są zakochani w drzwiach. To niedobrze. Drzwiofile. No to może postawić tutaj wagonik. Okej, okay. O, patrz! Mamy go! Jeden jest. Jedziemy. Dobra. Drugi jesteś i lecimy! Następna stacja, dom dealerka! Elegancko! No ogromne. A, przypominam widzowie, nowe koszuleczki w opisie, ja to muszę mówić co 5 minut, żebyście pamiętali, kupili, okej? Okay? I wstawcie fotki na Instagrama z hashtagiem i oznaczcie mnie, to wam oczywiście zalajkuję foteczkę i skomentuję. Dobra, a teraz pchamy tego... Ja pytanie, jaki kolor oczu ma wieśniak? No, znaczy wiesz, jakby mam go przed oczyma, więc zielony, mój przynajmniej. Tylko, że on nie chce tutaj zejść. Czemu nie chce zejść? Nie chce zjechać? No. To weź stary rozwal im tam, po prostu pod nim. Dobra, wtedy spadnie, mi się wydaje. Okej. Okay. O, prawie, dobrze. Drugi też spada. Zrzuć go. Cześć, nie mogę go zrzucić, stary, bo on nie ma miejsca. O nie, on idzie w tą stronę, wieśniak, nie uciekaj. Okej, okay. Dobra, na spokojnie. To jest chirurgiczna precyzja, dobrze. Stary, trzeba zrobić im więcej miejsca tutaj chyba, żeby one mogły bardziej spaść. Tak komfortowo. A, ja mam pomysł, jak zrobić, żeby on spadł, patrz. Ja mam siekierki już niestety. Okay. Tylko, że on już jest, patrz, już jest na dole. No dobra. Tylko nie... okay. A, tutaj tory trzeba też zrobić. Co trzeba zrobić? Tory trzeba też tutaj zrobić. Tory, no wypadałoby rzeczywiście. Słuchaj. Ja wiedziałeś, generalnie ja słyszałem, widzowie mi mówili, że Shandy kradnie diaksy. To prawda? Właśnie wiadomo, że jest na pewno gang złodziei diamentów na Ferajnie. Kto to zrobił? Ja będę robił u siebie na odcinku właśnie śledztwo, kto kradnie moje diaksy. Bo generalnie Shandy jest naszym policjantem, nie wiem czy wiesz. Shandy jest detektywem. O, diamenty. No. Ale tych diamentów, wiesz, że mi się nie zmieszczą te diamenty nawet, no już teraz się zmieszczą. Jak ale, to? No już teraz się zmieszczą, ale jakby, wiesz, że mi dałeś powyżej stacka diamentów, prawda, Kosi? Na tym odcinku?
no na tym odcinku chyba dałeś mi 50 czy coś. A, no to masz jeszcze, proszę, to jeszcze? Dla ciebie. A, dzięki, Kosi, jakby... Słuchajcie, piszcie widzę, co mam zrobić z tymi diamentami, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, a ty wiesz, jak się zjeżdżą? One zjeżdżą? O, zjadą! One jeżdżą bez torów. No, ze schodków tak. Dobra, dwa wieśniaki starczy, żeby się rozmnażały, nie? Mam nadzieję, że sobie ręki nie złamą na tych schodach. No, też tak mam nadzieję. I słuchaj, kolejna stary, ważna rzecz, to będziemy musieli zaraz zatuszować wszystko, żeby Skakef się nie domyślił, gdzie się podziały dwa jego wieśniaki. I tylko nie mówcie Skakefowi, że my to zrobili. Tak, jakbyście mogli nie mówić, będę bardzo wdzięczny, bo to jest dosyć tajemnica. Okej, a tutaj one zjeżdżają. Pięknie, jak zjechał. Dumny jestem, panie wieśniak, dumny, patrz, naprawdę. Patrz. Ten też zaraz zjedzie. Tutaj trzeba zrobić im farmę małą. To teraz zrobię coś takiego, że może tu poukładam na razie to. Czy oni będą uważaj, to układać? Uważaj. Co się dzieje? Stary, patrz. Co się dzieje? Co robię? Czy ja rozwalam mu to? Dam mu nasionka. Czy on będzie teraz farmę... On chce uciec! Nie! Nie uciekaj! Ale nie bij go też, bo on tym bardziej ucieknie. Cześć, Na konia nie! Czemu on ucieka? Wracaj tam. O, wrócił? Ocha, wrócił. Nie, gdzie on jest? Gdzie ten wieśniak zniknął? Co się stało? Gdzie on jest? Czemu on zniknął? Co jest grane, Koshi? Czemu ten wieśniak... Lama go zjadła! A tu jest, dobra, on się schował. To jest podstęp, Koshi. Jakie mam tu wejść? Zaraz ci pomogę, Koshi. Dobra, szkoda, że tych wieśniaków nie da się jakoś bardziej zachęcić do współpracy. Pomocy! Czy on tu wejdzie, wieśniak? Czy ty wejdziesz do tego? Wieśniak! Potrzebuję ciebie, wieśniak! Czemu on nie chce iść na lasco? Czemu on patrzy na drzwi? On patrzy w kąt, on się obraził na mnie! Hej! Dilerek! Dobra, idę cię, Koshi. Ale co jest grane, Boku? Możesz wejść? Nie mogę wejść! Dobra, już możesz. Dobra. O, koń zjechał, patrz! No ja widziałem, że tam zjedzie koń, ale... Gdzie jest drugi wieśniak? Co jest grane? Nie no, na dole jest przecież. Są dwa wieśniaki, tak? Na dole są dwa wieśniaki. No. Okej, dobra, to cześć, spokojnie, wszystko mamy pod kontrolą. Ogólnie wiesz, że mam u siebie enchant stary na maksa, gdybyś pan potrzebował, no nie? Ja wiem, ja już na nim enchantowałem dużo rzeczy. Dobrze. Masz może drewno, bo potrzebujemy dużo drzwi. Nie, ale chcę ci oddać moje emeraldy. Ale to są emeraldy ode mnie, czemu mi oddajesz prezent? Zadaję, zabiera, ten się w piekle poniewiera, nie, hala. Stary, nie, bo ty mi dałeś 7 chyba. Ja dam ci 7, dałeś mi ile? Te. No. Nie, dajesz mi więcej, stary, dlatego że ja już jakieś tam emeraldy wymieniałem z wieśniaczkiem. Tylko... A, to jeszcze masz diaksy w razie co. A, dobra, okej, dzięki. To dostałem, wow. Naprawdę, o co chodzi? I co ja mam z tym zrobić, Koshi? Proszę cię, powiedz mi. Jakby... Co, na co ja to wydam? Okej, tu jest wieśniak. Dobra, jeden. Stary, ale mam prośbę, nie oddawaj Shendiemu i okay, tych diaksów. Dobra, nikomu nie będę oddawać. Czemu tu sobie ja wiem, że ty chcesz oddać każdemu diaksa, ale nie rób tak jak ja. To jest jedyny warunek, że nie mogę oddawać tych diamentów? No, to są diamenty, których się nie oddaje. To jest jakaś klątwa. Bo ja... No nie, zepsuło się, stary, woda leci. No wiem, tu woda leci co jakiś czas, stary, taki mechanizm, wiesz? Ale na razie zaceruję. I tych wieśniaków trzeba jakoś tutaj zachęcić do współpracy. Stary, co? Jak zachęcić do współpracy wieśniaków? Gdzie oni w ogóle są? Musisz mu dać piwo. Dać piwo, tak? To nie wiem, czy to tak działa, Koshi. Do końca. Wiesz co, to może wezmę ziemniaczki, bo ja generalnie chcę tutaj hodować ziemniaczki, a nie inne rzeczy. Więc zobaczcie, co są ziemniaczki, tu jest to, o, to są ziemniaczki. Więc ja posieję tutaj 5 ziemniaczków, razy 3, albo 3. Może oni by chcieli serę jajka. Nie, proszę. Jestem pewny, czemu mieli się być jajka. A gdzie jest drugi wieśniak? Koshi, on ucieka ciągle. No jak to? Ale gdzie on jest? On chciał wyjść, to go wypuściłem. Ale gdzie go wypuściłeś? No nie, on sobie poszedł gdzieś. Cześć, co jeszcze te? Właśnie, ale jakby... Gdzie? Halo, wieśniak! Gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś na... Nie, nie ma go na górze. Nie ma go na górze. On gdzieś... On uciekł, ale... Jak to możliwe? Jak daleko on uciekł? Nigdzie go nie ma, stary. I czy on nie wyszedł czasami sobie półpłytką tutaj, z drzwiami? Właśnie bardzo możliwe, stary. Weź tam poszukaj. Ja tu jeszcze rozejrzę po moim mechanizmie. Co jest? Gdzie on jest? Mechanizm? O mój Boże, wieśniak! Wiesiek! Halo! O mój Boże, stary, zgubiliśmy wieśniaka! Normalnie w świecie, normalnie zgubiliśmy wieśniaka. Chyba, że w mechanizmie jest, ale nie. Właśnie nie ma go w mechanizmie, sprawdziłem przed chwilą. On się zgubił. Czemu go wypuściliśmy z wagonika? On powinien być w wagoniku. Tu też go nie ma chyba, tu go nie ma. Nie no, bo Rafał, stary, wszedł do wagonika. On szedł też do wagonika, ale Rafał był. Ach, ten Rafał! No dobrze, to patrzyłeś, tak, za tym? Znaczy, tutaj nie wyszedł, no, stary, wyszedł. Nie ma go nigdzie w twoim bazie. Stary, on musiał uciec, po prostu musiał uciec. Zbignął, ale czemu aż tak bardzo uciec? Hej, Wiesiek! Jakim cudem on stąd się wydostał?
Kosi, mam propozycję. Co na to, żebyśmy ukradli jeszcze jednego wieśniaka po prostu? To jest dobry pomysł, ale co z tamtym? Wiesz co, no jakby... Jeżeli słuchajcie, ktoś znajdzie wieśniaka na ferajnie, to proszę, napiszcie mu, że to jest właścicielem, jesteśmy my tutaj z Koszym. O, znalazłem go! Znalazłem Gdzie go! Jest za Tomkiem Wuki, on ucieka cały czas! Hej! Co? Hej, ziomek! Ty masz z nami pracować! To jest on, to jest na stówę on, poznaje rzeczy, które chce sprzedać. Przestań! Wiesiek! Ale aż tak daleko poszedł? Tak, on jest za budynku Wuki, stary, weź z torami tu przyjdź. No nie mam torów, stary! Nie masz już torów? To weź te tory! O, czekaj, można zrobić tory przecież. Jakby to jest problematyczne, stary. Czemu on chodzi jakiś bomberki lecą, ma fajne strategiczne handlowanie. On może sprzedać nam stare jabłuszka. Gdzie są wieśniaki? Chce handlować. Niech to tam są tabliczki, naprawdę, jest bardzo dziwne. Hej, on ucieka stary z porządku domu Skefa. On za drogę. On jest obok domu Skefa. Nie mam. O nie. Znaczy, on chodzi około domku. On idzie z porządku domku mojego. Kosi. Ja mam stary tory, ale nie mam wagonika. Ja mogę zrobić wagonik, stary. Mam o, razu. Zrobiłem wagonik, już czekaj. A, dobra, okej. Spoko. On chodzi stary tutaj na górze. Cały czas, wieśniek, dobra, spoko. O, tu jest! No właśnie tak, tu chodzi, spoko. Dobra, słuchaj. Masz stary misję, patrz. O, patrz! Tam są tory na dole, widzisz? Chodź, Kosi. To są tory. No halo, gdzie on jest? Czemu on to robi? Nie, czemu on jest taki nadpobudliwy? Wiesz co, może z nim będę handlować, stary, on przecież się zatrzyma. O! Właśnie, handluje z nim, szybko, stary, szybko! Handluje z nim, stary, on teraz zatrzymał się, weź połóż mu. O! Czy on wsiada, czy nie? No co czemu? Jest? No nie! Weź z nim handluj, stary, ja to zrobię, okej? Okay? Dobra. Dobra, więc poczekaj chwilę. Ja tu przygotuję wszystko, ty z nim handluj, stary, nie przerywaj. Ale to jest... Farmer, który ma mało rzeczy. Spokojnie, stary, handlujesz z nim, tak? No, tak. I już, możesz przestać. Dobra. Okej, mamy tory i stary, zobacz, patrz, tu na dole. O, sorry. Patrz, tu są tory. Weź stary jeszcze ten tor i zepchnijmy go na dół. Okej. Niech on zjedzie. Halo. Właśnie. Dobrze, jest z powrotem. O, jakie dobre. Udało się. Ja wieśniak udana, dobra. Ale idzie do naszego domku, dobra. Idzie do domku, dobrze. I z powrotem go musimy zepchnąć. I tutaj też są tory, dobra. Ile tych torów zrobiliśmy dzisiaj? Wielkie linie kolejowe, jaka masakra. Tego nigdy wcześniej nie robiłem, mi się wydaje. Ale to trzeba zmienić, bo jest KF się obczaić. Ja wiem, no totalnie, musimy to wszystko ukryć, stary. Żadnych śladów po zbrodni nie może pozostać. Okej, wielki przekręt dealerka i Koshiego. Okej, okay, zobacz, stary, zrobiłem tory dalej. Idealnie, stary, sprzedajemy, kto ukradł wieśniaki, przecież są tory prowadzące, stary, do mojego domku. No ale to trzeba zatuszować. No tak, to za chwilę zrobimy, spokojnie, o to się nie martw, to jest bardzo ważne. No właśnie tu! Okej, okay, on przejedzie bardzo dobrze i stary, tym razem zamkniemy ich solidnie, okej? Okay? O! Dobra. I to jest dwóch wieśniaków farmerów. Zamknąłem, stary. O, Rafał, sorry, że się uderzyłem. Jak nie chcę go bić. Okej. Dobra, Kosi, to zabiłeś właśnie Rafała. Ale to nie ja! Znaczy, to byłeś to ty. To go zabiłeś. Znaczy, ja go biłem, ale ty go zabiłeś. Nieważne, jakby nie ma stary co robić. Spinki myślę, spoko, dogadamy się jakoś. Ja wam zrobię łóżko, wieśniaczki. Stary, w zamian za to, że zabiłem Rafała, to masz 5 diamentów. O, dobra, okej, okay, to ci wybaczam. Spoko, to ja zostawiam tutaj więcej tego, spoko. Nie wiem, jak jest dokładnie, tak? Ja mam tutaj wieśniaczki i was uwolnię. Ale nie wziąłeś diaksu! Okej, dzięki za diaksy, Kosi. Wieśniak wziął? No, oni mają wziąć przede wszystkim ziemniaki. Oni mają tu stać ziemniaki. Halo, wieśniaki. Wieśniaki, macie stać... Ej, rzeczywiście wziął! Emeralda wziął! Co jest zgrane? Co? Czemu on wziął Emeralda? Jakim cudem? Czemu on go wziął? Ej, oddawaj, wyskakuj z Emeralda, typie! Co jest zgrane? Dobra, czy oni biorą te ziemniaki, czy nie? Jak on szybko biega, co tu się stało? Ej, stary, on ucieka! Jak ucieka? Tutaj uciekł. To jest co, może ich zamurujemy, stary, bardziej, co na to? Póki co, stary, zamówimy ich tak, że oni mieli tylko tą farmę, oni musieli tu pracować, okej, okay, więc hardworkerzy, tutaj, tu nie przejdziecie, tu też nie przejdziecie, nigdzie nie przejdziecie, wiem, że to wygląda brzydko, ta farma miała być ładna i będzie ładna, to się martwcie. Nie, no jest ładna, stary. No będzie ładniejsza, ale po prostu... A mogę tu zamieszkać? W tej farmie? No. Tak, jasne, może tu mieszkać z tymi wiesiekami. Serio? Zrobię tu dom. Nie ma problemu. Okej, okay, to brzmi ciekawie. Ten może postawię. Nie wiem, jak przykładać ziemniaków, żeby oni tutaj sadzili cokolwiek. Proszę napiszcie w komentarzach, jak to zrobić, żeby te wieśniaki zaczęły sadzić coś. Bo ja naprawdę nie wiem. Może trzeba dać tutaj ziemniaka? Znaczy, chyba więcej drzwi po prostu trzeba. Więcej drzwi po prostu trzeba. Okej, okay, to stary, zrobimy jeszcze drzwi?
I zobaczymy, jak to wyjdzie. I będzie trzeba zatuszować. Spokojnie, to jest właśnie po drewno, stary. I za chwilę zatuszujemy naszą zbrodnię, okej? Okay? Dobra, to ja ich pilnuję. Dobra, to ty bądź ich strażnikiem. Karol, słyszysz mnie u góry? To, słyszę cię, strażniku Koshi. Wszystko dobrze tam na dole? Tak, ale wracaj szybko. Dobra, wracam za chwilę. Tylko muszę zebrać troszeczkę drewienka. Au, oni mnie biją. Oni cię nie biją, Koshi, to już zmyślasz. Oni są delikatni i przerażeni. Wow, ale szczerze jestem naprawdę ciekawy, co z tego wyjdzie, stary. Ja nigdy nie zrobiłem czegoś takiego. Na żadnej frajnie nie miałem farmy zrobionej przez wieśniaków, jakby serio. Ty miałeś kiedykolwiek? Enzy miał, stary, na frajnie 4. Wiem, że Enzy miał, kiedyś Ziom miał i tak dalej, różne osoby robiły takie rzeczy, ale ja nigdy czegoś takiego się nie tykałem. Dla mnie to jest zupełna czarna magia. Więc jestem serio ciekawy, co z tego wyjdzie. Okej, stary, ja zbiorę jeszcze jedno drzewo, żeby mieć tego drewna naprawdę dużo. Zrobię tutaj dużo drzwi, żeby te wieśniaki serio się kozacko rozmnożyły. Stary, oni się nudzą. No stary, teraz się nie będą nudzić, będą miały drzwi, będą miały łóżka, będą się świetnie bawić. A może trzeba do skrzynki postawić, stary? Coraz bardziej wkurzeni chodzą. A naprawdę, czy coś? Bo nie. No ja tak, stary, bo oni chcą pracować już. Okej, dobrze, nie macie się wieśniaki, zaraz zadbamy o to, żebyście się nie nudziły i pracowały dla nas. To oczywiście, Koshi, nie muszę mówić, że jakby to jest też twoja farma, możesz tu przychodzić i zbierać rzeczy, prawda? No przecież to jest mój dom, stary. To jest twój dom? A ta farma to jest twój dom. Tak, ja tu miałem zamieszkać przecież. Tak, to prawda, rzeczywiście, zapomniałem. Ja tu przyprowadzę swoje skrzynki, stary. Okej, dobra, stary, to myślę, że kozacki pomysł. Ja zbieram tutaj wełnę z tych krufsonów. Wywalę może tego derta, spoko, zbieramy sobie wełnę i wracam, stary. Sorry, z owieczconów. Owieczconów, tak się mówi totalnie. Okej, okay. Siemaszko, więc ja tutaj przerobię to wszystko na deski i tak, zrobimy... Ile tych drzwi, stary, zrobić? Raz, dwa, trzy... No tak, 12, 15? 300, stary. Tak, to zrobię, stary, 21 drzwi, wystarczy chyba. zrobię im... Tak, 21 stack, dokładnie. Zrobimy skrzynkę, bo nie trzeba potem skorzystać ze skrzynek. To wygląda super dziwnie wszystko ogólnie. Włożę im ziemniaki, włożę im to, zobaczymy, czy oni to wezmą. To wygląda też bardzo podejrzanie. To, Jezus Maria, czy to jest odcinek zniszczenia mojej farmy? Jakby naprawdę to było ładnie mi dawno. To jest zrobiła się jakaś baza, stary, to wygląda jak baza dosłownie. Nie wiem, czy to też czujesz, ale... Ja bym nazwał tego wieśniaka Bobix. Bobix? Ja bym, stary, jeszcze upewnił się, że tu jest jasne wystarczająco, że się nie pojawią jakieś brzydkie zombiaki, które mi zniszczą, wieśniaków. Dobra, mam oni mają dużo drzwi, mają skrzyneczkę. Tylko ja nie wiem, czy to tak działa, wiesz? Że się stawia te drzwi, czy co? No, tak randomowo są postawione dziwnie. Nie, bo ja postawiłem w rządku, stary. Nie wiem. Okej, okay. Ludzie, jeżeli macie jakieś poradniki, to weźcie mi wyślijcie, bo ja, jak widzicie, nie ogarniam troszeczkę. Zrobię jeszcze kilka łóżek. Trzy łóżka? Tak, trzy łóżka zrobię. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Postawię tu łóżka. Oni się tu rozmnożą, taki jest plan. Boże, stary, zobacz, co jest w hoperze, w pierwszym hoperze. To z tej farmy wyleciało. Okej, okay. Koshi, dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Patrz, oni tutaj sobie gadają. Co oni robią? Dzieci robią. Widzisz, stary skacze na drzwi? Ej, patrz, nie patrz na to! Patrz, będą dzidziusie. Będą małe wiesiaki, nie przeszkadzaj im, stary, oni się muszą skupić. Właśnie skaczyłeś im po głowach, stary, i zaraz się patrz na ciebie, właśnie zepsułeś im wszystko. Ja też chcę, Oni mieli romans, oni chcieli mieć dzieci. Ja też chcę. No, ale chcesz mieć wszystko z wieśniakiem, z Minecrafta? A, nie. No właśnie, to może, wiesz, na razie nie. Dobra, to może... Chcę, ale ja poza odcinkiem. Bo oni korzystają z tych drzwi, stary, oni korzystają z tych drzwi, mi się wydaje. Więc jakby obstawiam, że to się uda. O, patrz, otworzył drzwi, ładnie, zadowolony. Dogadają się, myślę, że to będzie dużo fajnych wieśniaczków małych. Kwestia, jak ich przekonać, żeby pracowali dla mnie. Ej, stary, co się stało z tymi drzwiami, zobacz. Z którymi drzwiami, co? Co? Z tymi na wprost. No co z nimi się stało na wprost? Tylko połowa jest otwarta. Nie, to u ciebie się coś zbugowało, Gorszy, coś u ciebie się zbugowało. Słuchajcie, w takim razie będziemy kończyć odcinek. Dzięki wielkie za diamenty. I po pierwsze, wbijajcie do opisu, tam macie koszuleczki. Po drugie, subskrybujcie Kosiego za wszystkie diamenty. Po trzecie, napiszcie, co on zrobi z tymi wszystkimi diamentami. A po czwarte, napiszcie mi, co zrobić z tymi wieśniakami, żeby pracowali dla mnie. Więc dużo rzeczy do komentarzy. Wiem, że bardzo dużo praca domowa, ale napiszcie, ja będę czytać komentarze, serduszkować, odpisywać. I żegnam się z wami, z mojej graciarni. Kiedyś tu było ładnie. W sumie dzisiaj na początku odcinka. Do zobaczenia! Cześć! Opa! Stary, zapomnieliśmy, wiesz, pochować. W sensie, wiesz... Co ty zrobiłeś, Koshi? Co to jest? Co to jest? Czemu to jest węgiel? Koszyk, coś zapomnieliśmy pochować po sobie, posprzątać. Mam nadzieję, że skew się nie połapie.
No ja też. Proszę, nie skarć na nas.